Marty Krawera po przegranym pojedynku na gali KSW 65. Pierwsze pytanie, co nie zagrało? O, kondycja na pewno, głowa i myślę, że ten tłum trochę, no wiecie, zabiję się pierwszy raz na KSW, może to jest zrobiło takie dla mnie szok. Powiem tak, no to co miało nie zagrać, to nie zagrało. Myślę, że mogłem przewalczyć dużo lepiej. Jakoś nie byłem sobą, po prostu nie chcę odejmować mojego przeciwnika i był po prostu lepszy dzisiaj, ciul jakby było innym razem. Po prostu nie szukam usprawiedliwienia, przyjmuję porażkę na klatę, Szamat był po prostu lepszy. Miało duży wpływ zbijanie wagi na dzisiejszą dyspozycję? Oj, to chyba bardzo, bo zbiłem myślę, że za dużo w miesiąc i to było to, że jak biłem się w wrześniu, można powiedzieć, że zbijałem o połowę mniej niż teraz i kurde, chciałem, wiecie, wyjść bardzo dobrze przygotowany, w świetnej formie, a wyszło tak, że zepsułem to w 100%. Szamat był długi czas z góry, obalał, ale czy czułeś jego siłę fizyczną, dlatego że o tym się mówiło przed walką? Nie czułem jego siły fizycznej. Ja szczerze wam powiem, że bardziej walczyłem ze sobą. Po prostu wam powiem, że chciałem wyjść z tej walki. Kurde, brzuch mnie bolał. No nie wiem, co mogę powiedzieć. Po prostu no, to była moja najgorsza walka jak w mojej karierze zawodowej czy semi-pro, czy nawet amatorskiej. Ale wam powiem, że jestem zadowolony, że tutaj mogę z wami teraz wywiadu wam udzielić, że znalazłem się w KSW. Może to wszystko dało mi jakoś taką lekcję życia, bo myślę, że trzeba umieć zwyciężać, ale też trzeba umieć przyjąć porażkę na klatę i trzeba się przyznać do tych wszystkich błędów, które popełniłem. No myślę, że zrobiłem to bardzo nieprofesjonalnie i będę musiał to na pewno poprawić. Bartek, to twoja pierwsza zawodowa porażka. Masz już jakieś plany na przyszły rok? Już wiesz mniej więcej, co będziesz robił? O tak, po pierwsze poprawię moją motorykę. Plan zbijania wagi, bo jak wiecie, nie zrobiłem tej wagi dobrze. Musiałem je targać na wagę. Powiem wam szczerze, żeby stanąć 2 sekundy na wadze, po zbiciu jej to było dla mnie wyzwanie. No to może też to. No co? Jesteś młodym zawodnikiem, powiedziałeś o tym, że jedną z przyczyn porażki mógł być ten tłum. Chciałbym się ciebie zapytać, czy kolejne walki będziesz chciał toczyć w KSW, czy to będą jakieś mniejsze zestawienia? Opowiem tak, ja bym chciał, ale po dzisiejszej walce nie sądzę, żeby KSW chciało mnie dalej. Przynajmniej na dzień dzisiejszy, bo jak wiecie, no mogłem pokazać dużo, ale nie pokazałem praktycznie nic. Swoją dyspozycję oceniasz źle, a jak oceniasz dyspozycję swojego przeciwnika? Zaskoczył cię czymś? Wykorzystał to, co mógł i w sumie zaskoczył mnie tym, że po prostu był lepiej przygotowany ode mnie. Dyspozycja, powiem tak. Znowu powiedziałem, dobra, nieważne. Był lepiej przygotowany, szybszy. Cios, nie miał siły ciosu, tak jak myślałem, bo naprawdę leżałem na ziemi, on bił mi te łokcie, on chciał mnie na pewno nimi porozcinać, ale słaby były te łokcie. Tak naprawdę dostałem nie raz mocniejsze łokcie, ale kurde, no wolałbym być takie łokcie niż on, niż leżeć z dołu. Powiedz mi, czy stres walki na tak dużym wydarzeniu, jakie jest KSW na arenie Gliwice przy publiczności, zrobił na tobie jakby wrażenie? Czy przeszkodziło ci to w walce? W samej walce nie, ale jak już stałem przed wyjściem, tak patrzyłem, to robi szok, takie na początku ciarki, fajne uczucie. I ogólnie, jak już byłem w klatce, to nie, ale przed, można powiedzieć, że o tym rozmyślałem. Jak ta walka miała wyglądać? Jaki był plan na Szamada? Plan był stójkowy, miałem go po prostu zlać i znokautować. Przepraszam. A było tak, że zacząłem go dociskać do klatki, bo mnie od razu przytkało i kurczę, no jak mówiłem, to co miało pójść, to nie poszło i nie zrealizowałem mojego planu w 100%. Dziękujemy ci bardzo, no i życzymy dalszych sukcesów. Dziękuję jeszcze, chciałem podziękować wszystkim sponsorom, którzy postanowili na mnie postawić.
ludzi, którzy mnie wspierali i właśnie otrzymałem dużo wsparcia od nich po walce. Jestem wdzięczny za to i przepraszam, że was wszystkich zawiodłem. Dziękuję. Dziękujemy. Dzięki panowie.